wysoko mieszka, tam uszkodzenia nie ma. Tylko ci, którzy nie mają dokumentów, pieniędzy, wielizji, to ci pierwsi muszą wejść. I nie wolno tam stać, bo się wtedy dezorganizuje pracę wszystkich. Ale ja chciałam się dostać do mieszkania, poprzez nas i Straż Marcynecka nie pozwoliła. Tam jest trójka dzieci, 5-letnia Tiffany, 2-letnia dziewczynka też i około 10-miesięczne dziecko. Są rodzice, już są po wszystkich badaniach, dzieci są w bardzo dobrym stanie, czyli tak naprawdę, ale są uległy w ocenie lekarza, uległy podczadzeniu, tak nawet nie zaczadzeniu, tylko podczadzeniu i wszystko jest dobrze. To dziecko dośpi dwoje. Bawi się z rodzicami. Także myślę, że na pewno nie wyjdą jeszcze dzisiaj na koniec dnia. Czyli dzieciom się nic nie stało? Nic. Na ten pan prezydent rozmawiał z lekarzem dyżurnym w Gryficach w szpitalu. To ostatnie rozmowy, no do 5 minut temu, tak? Jedna osoba już jest na miejscu w szpitalu, jest w stanie bardzo ciężkim. Mężczyzna czy kobieta? Kobieta. Drugą osobę ze szpitala naszego szczecińskiego przetransportowują do szpitala w Gryficach i z tego, co pan doktor przekazał panu prezydentowi, jest w lepszym stanie niż ta pierwsza osoba. W tamtym przypadku pan doktor przekazywał informacje o poparzeniu w 90% ciała, stopień poparzenia drugi i trzeci. Natomiast w przypadku tej osoby drugiej jest znacznie mniejszy stopień poparzenia, ale też jest ciężki stan.